Nie wiem, kto pierwszy powiedział, że przeciwieństwem miłości jest strach, ale do mnie to bardzo przemawia i dzisiaj opowiemy sobie trochę o miłości i strachu, o dwóch energiach, które napędzają nasze życie. Nazywam się Emilia Kulpanowak, jestem coachem i trenerką porozumienia bez przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą i z innymi też. Myślę, że wszystkie nasze uczucia, które przeżywamy, których doświadczamy, możemy uogólnić do dwóch zbiorów. Do zbioru strachu i do zbioru miłości. Ten pierwszy będzie nam mówił, będzie nam niósł różne informacje i ten drugi też. I przyjrzyjmy się paru aspektom, w których możemy zobaczyć strach i miłość. Strach i miłość jest informacją. Strach jest informacją o tym, że czegoś nam w życiu brakuje, że nasze potrzeby nie są zaspokojone, że nasze oczekiwania są niespełnione i że nie mamy tego, co chcielibyśmy mieć. Miłość z kolei jest informacją, że mamy, że jesteśmy w kontakcie z naszymi potrzebami, że nasze potrzeby są zaspokojone i chciałabym tu zwrócić taką małą uwagę na to Twoją, że to my decydujemy o naszym kontakcie z potrzebami i jeżeli nawet nam brakuje jakiejś potrzeby, to z miejsca obfitości i miłości możemy skontaktować się z tymi potrzebami i rzeczywiście je odczuć w naszym życiu, wprowadzić je do naszego życia, działać tak, żeby one były zaspokojone, żebyśmy mieli z nimi kontakt. Więc nawet jeżeli nie mamy jakiejś potrzeby, to możemy ją mieć. Ona jest dostępna, ona jest wokół nas w jakiś sposób. Ja czasami porównuję sobie potrzeby do powietrza. W powietrzu jest tlen i azot. Jeżeli moje ciało potrzebuje tlenu i inne gazy oczywiście też, jeżeli moje ciało potrzebuje tlenu, to ja po prostu wdycham powietrze i mam. I już mam. I tak widzę też potrzeby, bardzo wiele potrzeb. Jest we mnie i wokół mnie. Ja mogę je sobie w sobie wzbudzać. Kiedy dostaję informacje w postaci uczuć, trudnych uczuć, uczuć strachu, że czegoś mi brakuje, mogę spokojnie zaspokoić te potrzeby, mogę wskrzesić te potrzeby w sobie i przejść do energii miłości. Strach i miłość stanowią też motywację do naszych różnych działań. Strach to jest działanie z braku. To jest działanie zachłanne, to jest gromadzenie więcej niż potrzebujemy. Zwróć uwagę na to, że w naszej kulturze dużo mówi się o tym, żeby mieć, w reklamie, zwłaszcza w marketingu, żeby mieć, a tymczasem zauważ, że nie zjesz więcej niż możesz zjeść. I to jest dla mnie takim przykładem na to, w jaki sposób możemy podchodzić do gromadzenia dóbr. Po co mi więcej dóbr niż potrzebuję? Po co mi dwa samochody, jeśli jeszcze jednym? Po co mi trzy domy, jeżeli wystarczy mi jedno mieszkanie albo ogród? Po co mi, teraz oczywiście wyolbrzymiam, ale nawet oszczędności, jeżeli nie są mi do niczego potrzebne, to samo to, że leżą w banku na tak zwaną czarną godzinę, jest powodowane pewnie bardziej strachem niż wiarą w to, że mam tyle, ile potrzebuję. Dzieci często odchodzą po zjedzeniu dwóch łyżek zupy czy jakichś tam marchewek i my mówimy, hej, wracaj, jeszcze nie zjadłeś, a dzieci mówią, już się najadłem. I nas to czasami dziwi, ale podobnie jest ze wszystkimi naszymi dobrami. Potrzebujemy ich dokładnie tyle, ile potrzebujemy, nie potrzebujemy ich więcej. Motywowani miłością działamy z obfitości, w pełni zaufania, z wiarą, że będziemy mieć tyle, ile potrzebujemy. Wtedy nie potrzebujemy gromadzić na zapas, bo wierzymy w to, że będziemy mieć zawsze tyle, ile potrzebujemy. No i tu oczywiście możemy nieraz dyskutować o tym, że przecież nam się oszczędności przydają, że to jest takie trochę bazowanie na jakiejś wierze i nie chciałabym tutaj za bardzo odlecieć i przekonywać Cię do tego, że masz wierzyć w to, że będziesz mieć tyle, ile potrzebujesz, bo nie o to tu chodzi w ogóle. Chodzi o to, żeby sprawdzać ze sobą, czy ja gromadzę, bo ja się tak strasznie boję? Czy ja mogę zaufać, że mam tyle, ile potrzebuję? Czy ja potrafię się cieszyć tym, ile mam?
Nie chodzi o to, żeby teraz nie mieć. Chociaż jeżeli potrafisz nie mieć, jeżeli to cię uszczęśliwia, to super. Ale jeżeli nie potrafisz nie mieć, to bardziej chodzi mi o stosunek do tego, co masz, niż o to, żeby teraz nagle ze wszystkiego zrezygnować. Strachem i miłością kierujemy się w naszych relacjach i zauważ, że bardzo często, zwłaszcza w bliskich relacjach, budujemy te relacje na strachu, na oczekiwaniach i na braniu. Po to mam męża, żeby mi dawał. Bardzo często słyszę to na szkoleniach. Bardzo często w pracy indywidualnej. No przecież po to mam męża, żeby to od niego dostawać. Bliskość, ciepło, wsparcie, rozmowę, kontakt. Na pewno? A może moglibyśmy się kontaktować bardziej z energią miłości i zaufania i być w tych relacjach w energii dawania z miłością, dawania z radością, dawania z obfitości. Być może jest tak, że mam męża po to, żeby go obdarowywać. Mam męża dlatego, że ja chcę go obdarowywać, a nie dlatego, że boję się, że mi braknie. Zachęcam Cię do tego, żeby w relacjach się poprzyglądać temu. W relacjach z rodzicami, w relacjach z partnerami, partnerem, partnerami, jak to ma. Czy rzeczywiście bazujemy na tym, że chcemy dawać, że chcemy się dzielić, że chcemy być razem w miłości, czy faktycznie boję się, że mnie zostawi, że mnie zdradzi, że mnie porzuci, że mi nie da, że nie będzie dla mnie dobry, że nie będzie dla mnie kochany, że może ma inną na oku i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się tak bardzo boję tylu różnych rzeczy, to może się okazać to być po prostu za trudne, być w związku, w którym jest tyle strachu. Spróbuj zobaczyć też to, co już tam jest i to, co chcesz dawać drugiej osobie od siebie, co chcesz dawać, nie co musisz dawać, bo inaczej coś Cię strasznego stanie, tylko co chcesz dawać, czym chcesz się dzielić ze swojego serca, ze swojej właśnie miłości i obfitości. Dalej, praca. W pracy również kierujemy się strachem i miłością. I jeżeli w pracy kierujemy się strachem, to rywalizujemy, budujemy hierarchię, w których jest dużo kar, nagród, premii, na które trzeba sobie jakoś szczególnie zasłużyć. Struktura jest hierarchiczna i wyraźna. Kto jest szefem, ten ma władzę, kto jest podwładnym, musi się dostosować. Jest dużo kontroli i kumulowania, znowu kumulowania pieniędzy, kumulowania dóbr wszelkich i zasobów. A w pracy, jeśli się kierujemy energią miłości, to zamiast rywalizacji mamy współpracę i pełnię zaufania, że każdy wnosi to do zespołu, co ma najlepszego, że każdy się dzieli tymi zasobami, które ma, że każdy wspólnie buduje firmę, że działamy razem na jakiś ważny cel, który jest dla nas wszystkich wspólny i ważny. Mamy wtedy pracę, w której kierujemy się wartościami, tymi, które są dla nas ważne. Budujemy płaskie struktury w zaufaniu, że będzie nas motywowała właśnie miłość, chęć dawania, chęć dzielenia się, chęć wzbogacania świata, a nie strach przed tym, że braknie mi pieniędzy do pierwszego, więc muszę się bardziej starać. Budujemy wtedy w pracy relacje, budujemy wtedy zrozumienie. Kiedy się pojawiają konflikty, to wyciągamy je na światło dzienne i z ufnością rozwiązujemy je, bo wiemy, że nie będziemy osądzeni jako winni, tylko będziemy szukać takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonować wszystkich, że będziemy szukać rozwiązania wygrany, a konflikty są tylko po to, żeby pokazać nam, w którym miejscu możemy mieć więcej zrozumienia, czy więcej zaspokojonych potrzeb i lepiej się poznać i współpracować ze sobą jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej. Energia strachu może nawet dominować nasze wychowanie. Jeżeli ja jestem z dzieckiem w relacji bliskości, uważam, że NVC jest wspaniałe i buduje nam relacje, ale w głębi duszy robię to dlatego, że tak bardzo się boję, albo dlatego, że boję się, że moje dziecko w przyszłości sobie nie poradzi, jeśli nie będzie wychowane właśnie w takiej bliskości. Robię to ze strachu. To jest taka bliskość, ale to jest bliskość podszyta strachem.
wychowaniu, boję się o przyszłość dzieci, boję się o to, że jak trzylatek nie mówi dzień dobry sąsiadce, to na pewno będzie niesocjalizowanym i niedostosowanym dorosłym w przyszłości i wszyscy go odrzucą i nie będzie miał dla siebie miejsca. I jeżeli nie umie sznurować butów, mając lat 4,5, to już na pewno całe jego życie będzie przekreślone. Ja teraz oczywiście troszeczkę wyolbrzymiam, ale my mamy, albo bardzo wyolbrzymiam, ale my mamy takie różne strachy, które powodują, że my się spinamy i że jakoś bardzo trudno nam jest doprowadzić do tego, żeby nasze dzieci były po prostu z nami w relacji. A nie w tym gonieniu jakiegoś ideału, żeby ich życie kiedyś w przyszłości było jeszcze lepsze. Jeżeli w wychowaniu kierujemy się miłością i energią miłości, energią obfitości, energią zrozumienia, to mamy wtedy piękne, uważne dni z naszymi dziećmi, w których jesteśmy w bliskiej relacji, bo tak, w której spędzamy razem czas, bo nam jest dobrze, a jak pojawiają się trudności, to po prostu sobie z tymi trudnościami radzimy, ale nadal z miłością, z wiarą, że to, co się dzieje, ma sens i z zaufaniem, że nasze dzieci są tym, kim mają być. I nawet jeżeli dzisiaj mamy jakąś trudność, to nie wiemy, jak będzie jutro i nie musimy się tego jakoś naddatkowo za bardzo bać. Jestem bardzo ciekawa, w jakich ty obszarach odnajdujesz strach i miłość swojego życia, w jaki sposób strach i miłość tobą kieruje i w jak wielu obszarach, w jakich sytuacjach rzeczywiście potrafisz zaufać i podążać energią miłości i obfitości i co ci to daje. Czekam na komentarze, a może i maile. Zapraszam.